Zdążę. 8:49, no i chuj, bo był. Następny, 20 minut. O kurwa, no to se poczekam. Jak zawsze. Jakby mnie seranie po wczorajszym kebabie nie wzięło z rana, to może bym zdążył. Kto w ogóle je kebaba na kolację? No nic. Nawet miło będzie posiedzieć. Lubię wszelakiej maści zajezdnie czy pętle. Jest w nich coś takiego innego. Jak niektórzy lubią klimat lotnisk czy stacji kolejowych, tak ja lubię przystanki autobusów i tramwajów. Kolejne zboczenie do kolekcji. Nie wiem jak w innych miastach, ale w stolicy komunikacja to jest inny wymiar. Wraz z wejściem na pokład międzydzielnicowego frachtowca przenosimy się na inną orbitę. No ale każdy, kto korzysta, ten wie. Wiemy przykładowo, że ta stara prukwa z bazaru na twoich oczach ledwo chodzi, ale jak zaczyna jej spierdalać autobus, to dostaje takiego nitro w nogach, że Usain Bolt robi się czarno-czerwony z zazdrości. Wiemy, że jeśli duża liczba osób tłoczy się w jednym z końców pojazdu, podczas gdy są wolne miejsca obok tego jednego śmiesznie ubranego pana z brodą, to mamy do czynienia z chodzącą bombą biologiczno-estetyczną zwaną żulem. Jak łatwo zapominamy wtedy, że to też człowiek, ale to już inny temat. No i wiemy też, że jak widzimy agresywne, bezprawne zachowania, bo na przykład grupka sebiksów zaczyna męczyć jakiegoś turasa z wymiany studenckiej, to powinniśmy zareagować, ale nikt z nas tego nie robi, bo jednak kosa pod żebra i zrobienie sobie drugiego pępka jakoś silniej działa na wyobraźnię niż autobusowe rycerstwo. Smutne, ale prawdziwe. No ale nie ma co rozmyślać, bo oto jest. Jedzie. Jedzie żółto-czerwona śmierć. Ale i tak dużo się zmieniło. Pamiętam stare Ikarusy, w których były takie kurwa szpary, że jak padał śnieg, to wszyscy wyglądali jak bałwanki. Białe gówno wpadało przez każdy otwór, tworząc dywanik szronu na tych brązowych, pseudo-skórzonych fotelikach, z których wystawała gąbka, zawsze tak dzielnie szarpana przez uczniów gimnazjum. Pamiętam nawet kasowniki metalowe, które dziurkowały te bileciki cienkie jako płatek, a co bardziej przebiegła bestia, prasowała potem taki bilecik, żeby skorzystać jeszcze raz. Kombinatorstwo mamy we krwi. Pamiętam, jak kierowcy N42 zapierdalali na złamanie karku, wyrzucając ludzi na przystankach, nawet nie do końca hamując, jak worki z cebulą. Pamiętam powroty z Centralnego z najebanym i wesołym towarzystwem, które dobijało się ostatnim piwkiem. Taki autobusowy afterek tuż przed snem. Piękne czasy. Prawo jazdy miałem, ale straciłem. Prowadzenie po pijaku to rzecz chyba najgłupsza, którą w życiu zrobiłem i wstyd mi po dziś dzień. W ogóle jak sobie przypomnę mnie samego sprzed paru lat, to zalewa mnie tsunami żenady. Ludzie do 30 są jeszcze w stadium larwalnym. Dopiero po trzech dyszkach zaczynają być ledwo znośni. Nie żebym sam był starszy, no ale widzę to po samym sobie. Zawsze takie głębokie, choć faktycznie płytkie myśli nachodzą mnie właśnie podczas podróży komunikacją. Co jest takiego magicznego w tych pojazdach, że tak dobrze się tu myśli, pije, rozmawia albo słucha muzyki? Oto wielka, niezgłębiona zagadka ZTM. Przystanek metro Łódź. Zawsze podziwiałem charakter ludzi, którzy pracują w komunikacji, bo przyznacie, trzeba mieć specyficzną psychikę, żeby brać na swoje barki odpowiedzialność za bezpieczne przewożenie kilkuset ludzi dziennie, zmagać się z pojebanymi kierowcami albo pasażerami, którzy najczęściej zawsze mają problem z czymś, co jest ich własną winą, niedoczytaniem czy niezrozumieniem. Pamiętam, jak kiedyś kobiecina, lat ze 230, spruła się z werwą godnej młodej podlotki do kierowcy o to, że autobus pojechał objazdem. Wszędzie kartki wywieszone, że jest objazd, ale ona dalej swoje, że jak to tak, że ona nic nie wie. No to kierowca mówi, trzeba było przeczytać, wiszą kartki. I nagle, jak za sprawą magicznego zaklęcia, pół autobusu stoi w obronie kobieciny z argumentami pokroju, ale ta pani jest w takim wieku, że nie musi czytać. No nie zapomnę tego argumentu. Ona już nie musi czytać. Kurwa, no takie historie serio można przeżyć tylko jeżdżąc po mieście w tych wesołych busach i tramwajach. Jak mógłbym o nich nie wspomnieć? Rycerze Warszawy, biletowi kapłani, potocznie nazywani kanarami, choć oni sami mówią o sobie per Władek. Serio, możecie kiedyś spytać. Każdy kanar do drugiego mówi per Władek. Pojebane, ale prawdziwe. Rozpoznać ich łatwo. Zawsze ubrani tak, jakby chcieli wtopić się w tłum, ale jakoś im nie wychodzi. Zdradzają ich często eleganckie, skórzane buty, nie pasujące do puchowej kurtki czy skórki. No i odwieczna torebka na pasku, taka ichniejsza nerka, którą czasami ukrywają za pazuchą.
No i kto normalny rozmawia z kolegą na przystanku, żeby potem rozejść się i wejść do jednego autobusu różnymi drzwiami? To znak, że jak nie macie biletu, to macie ostatnie sekundy, żeby uciec. A jak nie, no to zaczyna się młyn, który trwa cały czas, który potrzebny jest na wypisanie tego jednego jebanego świstka papieru. A bilecik nienaładowany, o, a tak porządnie wygląda, na bogato ubrany, a bileciku nie ma. Starutki tutaj pan, przytyło się. Zdjęcie sobie pan chyba w masce gazowej robił. Grzegorz, znałem jednego Grzesia, znałem. Siedzi za oszustwa. Nie, chyba go zamordowali, za długi. Bulimy na miejscu, czy bawimy się przez Pocztę Polską. Nie, to wsio ryba. I tak panu na wódeczkę nie wystarczy. Ja, proszę pana, jasnowidzem jestem. Jak wszedłem do autobusu, od razu wiedziałem, proszę pana, że pan bez biletu jedziesz. Panie widzę, nie student już jesteś, chciałbyś jeszcze raz wypisać. Bez ulgi. La, 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 la. Znanym raperem? Dziecko. Dziecko drogie. Co ty wiesz o rapowaniu? Ja, ja. Dziękuję bardzo. Miłej podróży. Idę ratować świat. Ratować świat. No trochę tak jest. Każdy, kto podejmuje się takiego zawodu, w jakiś sposób zbawia codziennie świat. Bo generalnie tępienie nieuczciwości w tym kraju to rzecz niełatwa. Więc tym bardziej szacun. Ja to bym w życiu nie mógł takiej pracy wykonywać. Przy pierwszej okazji, jakby mi jakiś dresik powiedział coś typu: a nie dam ci biletu, stary kurwa grzybie, i co mi zrobisz? To bym już pod siebie robił i uciekał, płacząc jak dziewczynka. Trzeba mieć żelazną psychikę i wyjątkową odporność na cebulę gatunku polskiego. A ja tymczasem znowu, kurwa, nie wiem, gdzie jestem. Sprawdźmy. 10:12. No i chuj, bo był. A następny... 20 minut. O kurwa, no to se poczekam. Jak zawsze.